Na tę sesję, ku naszemu zdziwieniu, otrzymaliśmy zaproszenie od przewodniczącej klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wcześniej się to nie zdarzało. Pomyślałam o Was, więc czemu nie? Bardzo ważny temat, więc siłą rzeczy chciałam... Wie Pani, o czym to świadczy? Nie do końca. Doceniam. Więc nie, no chcemy, powiadomiliśmy wszystkie media i cieszymy się, że jesteście po prostu. Na sesję przybyło około 40 mieszkańców Korsz. Korszanie przyjechali z dziećmi, którym trudno było wytrzymać niemal 4 godziny obrad. Bogusława Błażewicz ma dwoje dzieci. Jedno ma 4 latka, drugie 8. Chłopczyk chodzi już do szkoły, córka jeszcze w przedszkolu. Rodzinę utrzymuje jedynie mąż. Mieszkamy blisko przede wszystkim, w blokach. No i nie chcemy, żeby ten zakład tam działał. Dzieci chorują, do szpitali jeździmy, nie wiadomo o co chodzi, dzieci z kolkami, bóle brzucha. Że my byśmy chcieli, żeby ten zakład został zamknięty. Mamy działkę, której nie możemy uprawiać, także płacimy tylko za to pieniądze i nic więcej. A zakład nam nie jest wcale potrzebny. Uważam, że tyle osób, co on zatrudnia, to można spokojnie zrezygnować z tej działalności w naszym mieście. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia historii powstania zakładu i jego oddziaływania na życie i zdrowie mieszkańców. Prezentacji dokonał Henryk Rechinbach, lider komitetu. Minęły właśnie 2 lata od tego, jak 28 października 2013 roku padły na tej sali bardzo znaczące słowa, świadczące o zagrożeniu, jakie niesie działanie tego zakładu. I to słowa z ust starosty, z ust lekarza radnego. Proszę bardzo, proszę Państwa. Proszę Państwa, tutaj zakreśliłem na stronie drugiej, wypowiada się Pan starosta. Przepraszam, z daleka tego nie odczytam, ale można to zaglądać do oryginału. Są to w starostwie, biurze archiwum. Pan starosta stwierdza, że jest problem z funkcjonowaniem zakładu. To jest 2013 rok. Pan wówczas radny dr Chomza, Zbigniew Chomza, stwierdza, że zgłaszają się do niego pacjenci i mówią, że stwierdza się przekroczenie ołowiu, przekroczenie 10-30, a nawet 30, powyżej 30 poziomów. I stwierdza, że przychodzą do niego również pracownicy, którzy mają dolegliwości związane z pracą w tym zakładzie. Boją się mówić, boją się iść na zwolnienia lekarskie, ponieważ grozi im to zwolnienie z pracy. Mieszkańcy są zdecydowani i żądają zamknięcia zakładu. Walczę nie tylko o swoje, ale walczę o mieszkańców Korszy, ich zdrowie i o własne środowisko, które uważam, że jest zagrożone i to poważnie. Jesteśmy po to, żeby pana Sznajdera z Korsz wyprowadzić. To jest trudziciel, proszę pani. Tak. Nie możemy uprawiać działek. Ja mieszkam od 46 roku w Korszach. Ja musiałam zaniechać uprawiać działki. To moje wszystko, proszę pani, bo mieszkam w takim zakątku, jak to się mówi, Korsz, gdzie nie ma, wie pani, to jest przystanek, to wszystko nie ma spokoju. To choć tam, wie pani, człowiek pójdzie i odpocznie. No to zachowaliśmy działkę, ale już nic nie uprawiamy. Zapraszam, mieszkam w Glitajnach na balkon w nocy, tak o drugiej, jak wieje. No, pooddychać świeżym powietrzem, z ołowiem. No i wtedy się przekonacie państwo, czy mówimy prawdę, czy nieprawdę. Albo przejść wieczorem się asfaltem, z Glitaj do Korsz. Tylko oczywiście jak wiatr wieje. Ja nie mam tam ani politycznie, nie jestem nic, no ale jak szłem na spacer, jak czuję jakby był w akumulatorowni w pracy, no to jednak robi to swoje, albo na balkon wyjść. Nadal mamy problemy z tym zakładem, który naszym zdaniem cały czas truje. I nie przestaje truć i nie zamierza przestać truć. Politycy jakoś nie bardzo chcą nam wspomagać. Ale wszystkie decyzje administracyjne, wszystkie badania przeczą temu, co mówicie. Opinie są podzielone. My mamy swoją opinię na ten temat, więc dążymy do zamknięcia tego zakładu po prostu. Ani minister środowiska, ani wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie dopatrzyli się uchybień w działalności zakładu. Trudno mi oceniać zachowania pana Henryka Rechinbacha i ludzi z tak zwanego komitetu. Natomiast jako prezes zarządu Agroma Olsztyn stwierdzam, że oszukuje ludzi, po prostu oszukuje ludzi. Nie wiem w jakim celu, z jakiego powodu, natomiast efektem tych oszustw jest między innymi to, że my jako firma działająca od 1949 roku na tym terenie mamy coraz mniej klientów ze względu na to, że pan Henryk Rechinbach kłamie, oszukuje społeczeństwo, twierdzi, że
Zapschneider, Baterian, zakład recyklingu akumulatorów truje. W ten sposób jak gdyby wzbudza niepokoje społeczne, a jednocześnie powoduje jak gdyby oddalanie się od nas, typową ludzką niechęć również do nas jako agromy. Jak pan się czuje z łatką aferzysty? Nie chciałbym na ten temat odpowiadać, bo nie czuję się w ogóle aferzystą. Natomiast to zależy, kto mnie nazywa tym aferzystą. On nie przejmuje się. Ta osoba, ta, która mnie to robi, brak szacunku. Proszę Państwa, no jeżeli efektem miało być przerażenie tutaj zebranych, no to ja jestem przerażony. Powiem szczerze, że jestem przerażony, ale przerażony jestem pożarem, który w głowie pana Henryka po prostu wybuchł, pożarem nienawiści, pomówień, kłamstw, a którego chyba nie da się już niczym po prostu ugasić. Dyrektor zakładu stwierdził, że dysponuje wszelkimi dokumentami, które świadczą o pełnej legalności zakładu. Zakład jest jak najbardziej, spełnia wszystkie możliwe rygory ochrony środowiska i działa jak najbardziej legalnie i sprawnie. Po jednej stronie są dzieci, które mają podwyższony poziom ołowiu we krwi, po drugiej stronie firma, która, tak jak mówią tutaj ludzie z KORSZ obecni na sali, między innymi pan Rechinbach, nie zachowuje się fair i przekracza wszelkie normy. Proszę Panią, jeszcze raz powtórzę Państwu, jest to kłamstwo, wielotne kłamstwo. Profesor Wąsowicz, który z ramienia Instytutu Medycyny Pracy nadzorował badania i właśnie o dzieciach, o których mówimy, które były badane na poziom zawartości ołowiu we krwi, wyraźnie w tym raporcie jest napisane, że niczym nie różnią się te poziomy od poziomów w innych rejonach, tudzież w Warmii i Mazur, czy całego kraju, a także Europy. Lider protestujących, nie zważając na wszelkie decyzje uprawnionych organów, przedstawiał jednak swoje racje. I to my, mieszkańcy KORSZ, za własne pieniądze, własnym trudem, nie mając prawników, a mają czasami, za których musimy płacić, a my tu opłacamy urzędników, którzy mają prawnicy, wysoko opłacani. I oni dzisiaj nam salwują się przy wszystkich mieszkańcach, że nie jesteśmy w stanie to odpowiedzieć. Panie starosto, na pewne decyzje już pana urząd stracił czas. Z punktu widzenia prawa, ze względu na minął czas, nie może pan już się odwołać. Żeby dzisiaj na Radzie Powiatu stawiano mnie przed faktem, że ja nie mogę nawet dopracować treści uchwały. I nie zgadzam się z tym, że my nie wspieramy, bo lutowa uchwała nas obowiązuje. Nas jako zarząd czy Radę Powiatu. W związku z tym zagłosuję przeciw temu, co tutaj dzisiaj się stało. Ja bym chciała przypomnieć panu staroście, że pan też startował z listy PSL. I dostał pan się do rady z listy PSL. Trzeba było działać od początku. Czy ktoś panu ręce związał? Ale pan wszystkich oskarża, ale ja teraz zrobiłam. A wczoraj na Komisji Zdrowia pan Kuczyński na nas krzyczał. Dlaczego my sesję nadzwyczajną zwołujemy? Że to musimy było zrobić. Tak było, panie prezesie. Nie pamiętam. Proszę. Do rzeczy. Strasznie polityka, strasznie, kiedy tak naprawdę wiele osób próbuje coś ugrać. Ja nie chcę ugrać nic, lubię po prostu prawdę. Proszę Państwa, pan starosta wyłożył po to, żeby pomóc mieszkańcom KORSZ z budżetu Rady Powiatu niemałe pieniądze. I proszę Państwa, wiecie, kto najbardziej rozliczał wtedy pana starostę z tych pieniędzy, było to 20 kilka tysięcy, dzisiejsi ci, którzy sesję podnieśli. Proszę Państwa, nie patrzcie i nie oceniajcie nas na zasadzie dobry-zły. To nie jest tak dobry-zły. Mnie mierzą właśnie takie gry pod publikę, również to, co czytam na internecie i kogo się lansuje teraz dobroczyńcą sprawy KORSZ. Nie chcę już bez nazwisk, ale proszę Państwa, naprawdę tak było. Dotyczy, proszę Pana, dotyczy. W jaki sposób odnosić się do twardych decyzji administracyjnych wydanych przez organy do tego powołane wobec takich wystąpień? W poprzednim roku 3 znane mi rodziny się wyprowadziły, teraz znam 3 następne, które się wyprowadzają. Wśród nich jesteśmy także my.
niestety. I chciałam tylko powiedzieć, że do tej pory czekaliśmy właśnie z decyzją, chcieliśmy rozbudować nasz domek. Tam są biedni ludzie, którzy naprawdę nie mają może nawet świadomości tego, co nam postawiono w Korsze, jak to oddziałuje na tych ludzi. Dalej uprawiają działki, dalej spożywają te produkty, które tam wyprodukują na tych działkach. Ale ja chciałabym jeszcze przypomnieć o Rapocinie. Rapocin, miejscowości, której nie ma, też zniszczyła Kuta. Też tam urzędnicy kłamali, mataczyli, ukrywali wiadomości. W szufladach to wszystko leżało. Mamy się skarżyły identycznie jak tutaj, że dzieci bolały nóżki, brzuszki. Przyrzekam, że jak najszybciej, jak tylko będzie możliwe, się przeprowadzamy. Bardzo mi przykro z tego powodu. I wiele rodzin. Ja współczuję bardzo rodzinom, które nie są w stanie. Ja dziękuję Bogu, że my jeszcze mamy tą możliwość, że właśnie się wyprowadzamy. Nie chcemy ryzykować przede wszystkim zdrowia naszych dzieci. I tak jak powiedziałam, od półtorej miesiąca znowu dzieci narzekają mi w nocy na bóle mięśni, stawów, bóle brzucha. Bogusława Błażewicz mieszka w Korszach od urodzenia. Chciałaby, aby jej dzieci były zdrowe. Byśmy chcieli, żeby jak najszybciej został ten po prostu zakład zamknięty. I jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby tutaj wszystko poszło jak najlepiej. Kto nie zada nam pytanie? Jak żeśmy skorzystali z tej pomocy prawnej, panie starosto? Jedna ekspertyza, którą naprawdę podrzędny prawnik za mniejsze pieniądze, za 500 zł opracuje lepszą. Dlaczego nas o to nie zapytacie? Zapytaj dalej, powiedz jak... Panie Henryku, w przypadku dalszych tego sposobu procedowania będę zmuszony przerwać to sesję. Pozwólmy radnym podjąć decyzję. Byłam też również z wami i jestem cały czas z wami, ale pamiętajcie, że takim zachowaniem, jeżeli wy będziecie przychodzić i krzyczeć i na nas wymuszać, to na pewno niczym dobrym to nie będzie. Bo to będzie działało przeciwko wam, jeszcze bardziej. Jest, niepotrzebnie jesteśmy zdaniem. Proszę państwa o spokój. Ostatecznie radni powiatowi stosunkiem głosów 8 za i 10 przeciw nie podjęli uchwały popierającej stanowisko w sprawie działalności zakładu oraz w sprawie deklaracji pomocy organizacyjnej, prawnej i finansowej Komitetowi z Korsz. Szanowni radni, przepraszam, jak jest przerwa, poczekajcie, nie radni. Przepraszam państwa, teraz nasza kolej to... Jedziemy do sejmiku. Pokażemy, jak radni wojewódzcy zostali poszukani. Zobaczymy, czy oni również będą tak reagowali. Proszę państwa, uwaga! Tutaj ja podzielę się uwagami, ponieważ byłem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Głosowałem na zwolennika. I nie omieszkam właśnie zacytować wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w nowym duchu troski o prawo dla prostego człowieka. Prawo i Sprawiedliwość. To jest prawo. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Jaki będzie duch w tym odpowiedzi. Czy jesteście symbolem nowego? Niech pan nie szantażuje, dobrze? Ja nikogo nie szantażuję, panie. Niech pan nikogo nie szantażuje. Korsze jutro o 16 na stadionie. Korsze jutro o 16 na stadionie. Dziękuję. Za nasz kosz. Rękę, żebyście podnieśli. Wsparcie, nic was to nie kosztowało. Po waszej stronie. Żeby było fair. Proszę pana, no. Ja powiem panu inaczej. No ja postawiłem oficjalnie problem i oczekuję na piśmie, tak jak pan jest dobrze. Pan interpretuje. Nie ma tego, panie starosto. Komisja Bezpieczeństwa zostały postawione. Pan powiedział, że zostaną zrobione natychmiastowe kroki odnośnie wyliczenia ZDR-ów i ZDR-ów. Są oficjalne wyniki. Dlaczego pan krzyczy? Dlaczego? Są oficjalne wyniki. Na temat problemu korszeńskiego porozmawiamy w studiu w programie Na Gorąco. Naszymi gośćmi będą Ryszard Miedziłka, starosta kętrzyński oraz Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz.